Pruszków znajduje się w idealnym położeniu. Jesteśmy blisko Opola przy autostradzie A4, ale jednocześnie daleko od zgiełku dużego miasta. Jesteśmy w bezpośrednim sąsiedztwie Borów Niemodlińskich. Wiemy, jak ładować baterie w otoczeniu lasów i zieleni. Witam Państwa w Pruszkowie, w miasteczku o bogatej historii. To tutaj znajdowała się Królewska Akademia Rolnicza, to tutaj był Instytut Pomologiczny, tutaj był Instytut Mleczarstwa, fabryka fajansu i browar. Gmina Pruszków to miejsce, gdzie kultywujemy naszą tradycję, gdzie dbamy o nasze korzenie i szanujemy historię tych ziem. Z tego kawałka możemy zrobić albo dwie podkowy, albo zawias, albo dwa mniejsze zawiasy, albo garść, zacną garść gwoździ, albo dwa młotki, albo kleszcze kowalskie. Jest to tak duży kawałek materiału, z którego naprawdę w latach świetności kowal mógł zrobić bardzo dużo. W tej chwili w naszej kuźni robimy rzeczy, które przynoszą nam bardzo dużo satysfakcji i możemy spróbować wrócić do dawnego rzemiosła poprzez właśnie rozgrzewanie materiału, nadawanie mu kształtu, używanie młotków, kleszczy, wprawianie ich w ruch i wydobywanie emocji z tego twardego materiału. O tym, że gmina Pruszków to niezwykłe i wspaniałe miejsce, postaramy się Wam choć częściowo pokazać w naszym filmie. Zobaczcie sami. Gmina Pruszków to 13 sołectw oraz miasto. Znajdujemy się teraz na rezerwacie przyrody w Nowej Kuźni. Wyjątkowe miejsce, akwen wraz z zaroślami, około 20 hektarów, przeszło 20 hektarów. Jest tak naprawdę największa atrakcja turystyczna, nie wiem czy nawet w naszej gminie, dla miejscowości na pewno. Przyciąga rzesze ludzi, jak jest dobra pogoda, przyciąga spacerowiczy, a jak jest zła pogoda, ornitolodzy tutaj spędzają bardzo dużo czasu. Sam rezerwat przyrody to jest taka że naprawdę nasza perełka w Nowej Kuźni. Ze względu na to, że mamy tutaj takie fajne miejsce do spacerowania, pomosty, można tutaj sporo czasu spędzić. Można tak naprawdę tutaj zagospodarować sobie całe popołudnie. Także zapraszamy bardzo serdecznie tutaj do nas, do Nowej Kuźni. Są trzy pomosty. Jest molot, z którego można obserwować lepiej rezerwat przyrody. Całorocznie można tak naprawdę tutaj przyjeżdżać, nie ma terminu, którym jest rezerwat nieczynny. Sam rezerwat to przede wszystkim, jak słychać, orkiestra składająca się z żab, z ptaków. Czasu tutaj można spędzać tak naprawdę przez cały dzień. Czasami czyjeś chwalimy, swego nie znamy. I takim miejscem właśnie jest Nowa Kuźnia, ponieważ wiele ludzi tak naprawdę nie wie, co tutaj za atrakcję można spotkać i właśnie nasz rezerwat jest tą cenną atrakcją. Mamy się czym pochwalić. Bo mamy tu swoje zabytki i miejsca historyczne.
Jesteśmy w pięknej pozostałości biblioteki, która pozostała po Akademii Rolniczej. I te książki świadczą o tym, że tu się uczyła cała Europa. Historia Pruszkowa jest bardzo bogata, ponieważ był tutaj, został wybudowany zamek rodu Pruszkowskich, który był dosyć znanym tutaj rodem, miał wiele zamków. 1,5 kilometra stąd, na terenie tej zwanej pomologii, utworzyli Królewski Instytut Pomologiczny. Było to już uczelnia, która bardziej zajmowała się ogrodnictwem. Z czego była znana pomologia? Na koniec XIX wieku była tam największa kolekcja drzew owocowych w Europie. Pomologia, czyli zespół szkół imieni Józefa Warszewicza w Pruszkowie, była tą pozostałością po słynnej pomologii, która była w XIX i XX wieku. Po wojnie w 1947 roku rozpoczęła swoją działalność. Była to największa szkoła ogrodnicza, można powiedzieć, w Polsce, gdzie wszyscy chcieli się uczyć. Pół Polski przyjeżdżało, szkoła wypuszczała fachowców. Lata 90. spowodowały, że zawód ogrodnika został troszkę niszowym zawodem. W pomologii mamy 4 szkoły: liceum sportowe o profilu piłka nożna, liceum strażackie, liceum bezpieczeństwo narodowe, liceum policyjne. No i działamy na obiektach, które właśnie są pozostałością po pomologii. Ta piłka nożna to jest taki wiodący nasz kierunek kształcenia. Dzięki temu bardzo dobrze współpracujemy z Pruszkowem. Nawiązaliśmy bliskie kontakty i to pozwala rozwijać się nam, naszej młodzieży i jednocześnie Polonii Pruszków. Pruszków powinien być na mapie Polski zaznaczony jako miejsce historyczne, które ma dużo do zaoferowania. To był bardzo ważny ośrodek kultury, rozwoju oświaty i propagowania rolnictwa i ogrodnictwa. Wiemy, jak ważna jest integracja społeczna i umiemy budować wspólnotę. Siłą naszej gminy są ludzie i to oni świadczą o bogactwie naszej ziemi. Jeśli chodzi o zajęcia z dziećmi, to staramy się prowadzić zajęcia tutaj u nas w bibliotece. Dzieci z przedszkola w Pruszkowie przychodzą do nas na lekcje biblioteczne. Też dojeżdżamy do innych przedszkoli, jeżeli jest takie zapotrzebowanie, na przykład dyrektorzy nas zaproszą. No, ostatnio byliśmy w Przysieczy i zamierzamy podjechać też do Ligoty Pruszkowskiej, do przedszkola. Nasz księgozbiór jest dosyć obszerny, dzięki temu, że mamy całkiem fajny budżet na zakup książek i nasi czytelnicy pomagają nam w wyborze książek, po prostu przychodzą z propozycjami książek, które by chcieli mieć w naszej bibliotece i które ich interesują. Więc wydajemy w tym momencie nasz budżet na książki, które wiemy, że będą wypożyczane, a nie będą leżały u nas na półce. Nasza gmina to miejsce, gdzie uwielbiamy korzystać z naszych ścieżek pieszo-rowerowych. Możemy bezpiecznie przemieszczać się wzdłuż dróg wojewódzkich przebiegających przez gminę.
Budowę tych ścieżek pieszo-rowerowych, czyli inaczej poprawienie bezpieczeństwa szeroko pojętego dla naszych mieszkańców, zostało docenione na arenie ogólnopolskiej. Gmina Pruszków uzyskała statuetkę, taki laur patrona bezpiecznych dróg. Ośrodek Kultury i Sportu Pruszków to nie tylko zajęcia stałe, ale także masa wydarzeń kulturalnych, koncertów, spotkań, prelekcji i wystaw. Do naszego ośrodka zapraszamy dzieci, młodzież, osoby dorosłe. Zapraszamy również seniorów. Mamy szereg zajęć dla nich. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Począwszy od zajęć plastycznych, muzycznych, artystycznych, po zajęcia sportowe. Także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Stawiamy na aktywność fizyczną, rozwijamy nasze pasje, oferujemy w naszej gminie przestrzeń, w której każdy znajdzie dla siebie miejsce. W klubie Fundacja Tenis Pruszków. Na kortach w Pruszkowie działamy już od ponad 10 lat. Naszym celem od samego początku jest nie tylko nauka dzieci gry w tenisa, ale również zachęcenie tej dyscypliny jak największej liczby osób. W tym momencie grają u nas już nie tylko dzieci i młodzież, ale również dorośli. Stale współpracujemy z Domem Pomocy Społecznej, czyli grają osoby z niepełnosprawnościami, jak również seniorzy. Oprócz regularnych zajęć tenisowych organizujemy również ligę dla dorosłych, w tym roku również dla dzieci. Zimą prowadzimy zajęcia na sali w Pruszkowie i w Boguszycach, także wykorzystujemy również tu naszą lokalną infrastrukturę. Zajęcia są finansowane dzięki Urzędowi Miasta Pruszków, zajęcia są bezpłatne, a z naszych kortów korzysta coraz więcej osób. Która muzyką stoi.
Działają tutaj dwie orkiestry dęte. Jedna młodzieżowa, Kaprys, i druga to gminna orkiestra dęta. Co roku w Pruszkowie, w czerwcu, odbywa się Pruszkowska Parada Orkiestr. Serdecznie Państwa na nią zapraszam. To impreza, która wpisała się w kalendarz imprez gminnych. Kultowa impreza. Pruszków to miejsce z niezwykle bogatą historią, z której jesteśmy dumni. Wiemy, jak wspólnie bawić się w duchu tradycji. Jestem święcie przekonany, że gdyby 200 lat temu nie odebrano Pruszkowowi praw miejskich, to byłoby Opole pod Pruszkowem, a nie Pruszków pod Opolem. Nasza gmina to dużo więcej niż jesteśmy w stanie Wam pokazać w tym filmie, ale musicie do nas przyjechać i przekonać się sami. Dajcie się zachwycić gminą Pruszków. Serdecznie zapraszam do naszej biblioteki w Pruszkowie oraz naszych filii w Chrząszczycach i Ziemi Zagierki. Serdecznie zapraszamy do Ośrodka Kultury i Sportu w Pruszkowie. Do zobaczenia w Pruszkowie. Pamiętajcie, że do Pruszkowa można dojechać ścieżkami pieszo-rowerowymi, które powstały bardzo licznie na terenie naszej gminy.